Witam Państwa w potrójnym espresso. Witam mojego gościa, jedynego gościa, ponieważ kolejny gość odmówił się nam. Już za chwilę Państwu wszystko wytłumaczę. Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość, poseł tej kadencji, poseł kolejnej kadencji, poseł elekt. Dzień dobry. Kłaniam się, panie redaktor, kłaniam się wszystkim widzom w związku z tym, że to mój pierwszy występ na antenie telewizji Republiki... Republika? Na antenie telewizji Republika, przepraszam, ale to... Jeszcze emocje pana trzymają. Te monarchistyczne skłonności. Nie, bo ja zawsze z takim niedowierzaniem, że mnie telewizja Republika zaprasza, bo to telewizja wykazuje wielką tolerancję dla mojego nazwiska. A mówiąc już zupełnie poważnie, to w związku z tym, że jestem pierwszy raz po wyborach, to chciałem na ręce wszystkich wyborców ziemi bydgoskiej skierować serdeczne podziękowania za wybór, bo byłem piąty na liście, uzyskałem trzeci wynik na tej liście, więc bardzo, 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 bardzo dziękuję. Gratulujemy, 18 tysięcy głosów, tak? Prawie 18 tysięcy głosów. Tak. Miała być z nami również dzisiaj pani Joanna Fabisiak, Koalicja Polska Trzecia Droga, która się nie dostała, o ile dobrze pamiętam, ale to zaraz sprawdzimy. Ale odmówiła nam, powiedziała, że jednak jej nie będzie 5 minut przed programem. Pani Joanna Fabisiak, pozdrawiamy panią Joannę Fabisiak bardzo serdecznie. Może się pana wystraszyła, nie wiem. Myślę, że może być bardziej pozytywny powód, więc, ale z pokorą przyjmuję, że pani redaktor ma o mnie taką złą opinię. Ach. Nie, nie, panie pośle, spokojnie. O tym, czy jest zła opinia o politykach Prawa i Sprawiedliwości, decydują przede wszystkim wyborcy. Ja też jestem wyborcą, ale swoich preferencji politycznych zdradzać nie będę. Panie pośle, no dobrze. 18 tysięcy głosów pan zdobył, pan świętuje sukces, ale Prawo i Sprawiedliwość w teorii wygrało. Natomiast w praktyce będzie problem. Czy nie? No to jest pytanie takie wynikające z tego, że myśmy niezwykle wysoko sami sobie postawili poprzeczkę, ponieważ nikt przed nami zarówno 8 lat temu, jak i 4 lata temu nie zdobył samodzielnej większości. Więc teraz jakby wygranie wyborów bez samodzielnej większości jest uznawane za coś o mniejszej wartości. No, chciałbym przypomnieć, że zanim myśmy dwukrotnie tą samodzielną większość zdobyli, to żaden rząd, znaczy żadna pierwsza partia, która wygrywała wybory, która była pierwsza pod względem ilości głosów, takiej samodzielnej większości nie miała, więc no to jakby tylko bym prosił o to, żeby to rozpatrywać w takich kategoriach i tego zwycięstwa nie umniejszać. Ale ono, to jest zwycięstwo, jest. Panie pośle, takie wie pan, no zwyciężyliśmy 35%, ale kto będzie rządzić? Chodzi o rządzenie. W wyborach chodzi o rządzenie. To prawda, natomiast no tutaj z kolei mam wrażenie, że części osób wypowiadających się publicznie na ten temat udało się już jakby znaczącą część osób przekonać do tego, że skoro nie zdobyliśmy trzeci raz samodzielnej większości, to nie mamy szansy na rządzenie. Ja się z tym nie zgadzam. No, piłka jest w grze. Dopiero wczoraj poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów. Będą się toczyły różnego rodzaju negocjacje. No i po prostu trzeba się uzbroić cierpliwość. Ja wiem, że my żyjemy w czasach, w których każdy sięgając po telefon ma dostęp do każdej informacji w ciągu kilku sekund, ale w przypadku negocjacji politycznych one lubią ciszę, więc ja bym się uzbroił w cierpliwość. Dobrze. Ciszę, polecił jakąś dobrą książkę na ten czas i po prostu poczekał. Ale pan jest spokojny, ta cierpliwość popłaca, a ja może panu przeczytam, bo nie wszyscy politycy tej nowej kadencji są tacy spokojni. Oczywiście dziennikarze już doszukują się, jak będzie wyglądał rząd. Mówimy o tym, czy PiS poradzi sobie ze stworzeniem tego rządu. To może od tego zacznijmy. Pan Czarnek powiedział, że gdyby nie był w PiS-ie, to by pewnie się zapisał do PSL-u. To jest takie puszczenie oka przez pana ministra do PSL-u? A co pana tak bawi? No bo to taka ciekawa formuła. Ja bardzo lubię pana ministra Czarnka, bo on poza charyzmą ma też poczucie humoru. Myślę, że tutaj w tej sytuacji... Pan się sam z tego śmieje po prostu, panie pośle. Nie, po prostu miałem skojarzenie, bo ktoś mi kiedyś zadał podobne pytania, nie dotyczące polityki. I znaczy ja rozumiem kontekst tej odpowiedzi i uważam, że ona jest pozytywna. A gdyby pan nie był w PiS-ie, to gdzie pan by się odnalazł, w jakim ugrupowaniu? Też w PSL-u? Nie, to byłbym bezpartyjny. Okej. Panie pośle, no dobrze, ale ja rozumiem, że
państwo dzisiaj liczycie na to, że Jarosław Kaczyński, pan wicepremier, jest bardzo dobrym negocjatorem, ale tutaj trzeba negocjować i z politykami PSL-u, i z politykami Konfederacji. Jakie asy w rękawie ma PiS? Ale to co do tych konfiguracji, to wydaje mi się, że niekoniecznie musi być w całości taka, jak pani redaktor przedstawiła. Chcieli kogoś zaprosić do współpracy z Lewicy, z Platformy? Musimy zdobyć minimum te 231 mandatu, żeby mieć stabilną możliwość rządzenia. No im ta liczba będzie wyższa, powyżej 231, tym lepiej, bo wiadomo, że się zdarzają różnego typu sytuacje losowe. Ktoś może zachorować, ktoś może być w szpitalu. No tutaj wiadomo, że różnego rodzaju sytuacje życiowe występują. Natomiast jeszcze raz powtarzam, trzeba się uzbroić cierpliwością. Wiem, że wszyscy by chcieli, żeby już wszystko było wiadomo, ale w mojej ocenie piłka jest w grze. A jak pan widzi szansę na strzelenie gola w takim razie i wygranie tego meczu, jeżeli no, Miłosz Motyka już ostro odpowiada politykom PiS-u, trochę tak prześmiewczo, ostro też odpowiada Władysław Kosiniak-Kamysz, że nie będzie takiej koalicji? Wydaje mi się, że... Znaczy, nie pamiętam, czy pan Motyka został posłem. Nie dostał się pan Motyka. No to tą wypowiedź zrzuciłbym na karb po prostu smutku z powodu porażki. Aha, pan to tak tłumaczy, tak? Że jakaś wewnętrzna frustracja pana Motyki nie pozwala spojrzeć dalej? Nie pozwala w pełni cieszyć się kolejną kadencją Sejmu, w której Prawo i Sprawiedliwość ma największy klub. Okej. Okay. Panie pośle, no dobrze. To w takim razie. Nie wiem, czy pan już te plotki słyszał, czytał, ale rozmawiamy o tych potencjalnych scenariuszach. Potencjalnym scenariuszem jest scenariusz, po pierwsze, gdzie premierem jest Donald Tusk, który już apeluje do pana prezydenta o bardzo szybkie działanie, chce wywierać presję. Niektórzy mówią, że suweren wyjdzie na ulicę, jeżeli prezydent nie powierzy tworzenie rządu Donaldowi Tuskowi. Jak pan to widzi? No to byłby skrajnie niebezpieczny kazus, gdzie prezydent ma powierzyć misję tworzenia rządu podmiotowi, który nie wygrał wyborów. No to od następnych wyborów moglibyśmy się spodziewać właściwie, że co, że prezydent będzie rzucał kostką? Pragnę przypomnieć, że od 90 roku każde ugrupowanie, które wygrało, no to chyba takim najbardziej jaskrawym przykładem była sytuacja, w której Polską rządziło SLD w 1997 roku. Rządziło jeszcze SLD i prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, a w 1997 roku na jesieni wybory wygrywa Akcja Wyborcza Solidarność, która była konglomeratem partii prawicowych wspólnie z NZ Solidarność i wygrała te wybory. Aleksander Kwaśniewski, mimo tego, że nie miała też samodzielnej większości, to też podkreślmy, miała tylko największy klub. I no, prezydent Aleksander Kwaśniewski, wywodzący się z środowiska lewicowego, powierzył tworzenie rządu kandydatowi skazanemu przez AWS, który, żeby było jeszcze bardziej nowatorsko, przecież wtedy powszechnie znany nie był. Przecież Jerzy Buzek, to był jego debiut w polityce. Więc jest w Polsce ugruntowany zwyczaj, że ten, kto wygrywa wybory, otrzymuje od prezydenta, nawet jeżeli prezydent jest z innego obozu, otrzymuje od prezydenta szansę tworzenia rządu. My taką szansę musimy dostać. Być może, że istnieje oczywiście scenariusz, że jak dostajesz jakąś szansę na zrobienie czegoś, to się może nie powieść, chociaż ja wierzę w to, że się powiedzie. I wtedy się otwierają, wtedy są kolejne kroki, ale tego pierwszego kroku nie ma żadnego powodu, żeby go pominąć, bo jeszcze raz powtarzam, tu by się pojawił niezwykle niebezpieczny kazus. Znaczy od następnych wyborów parlamentarnych każde ugrupowanie, które nie wygrał wyborów, mogłoby się domagać powierzenia misji tworzenia rządu, no bo jemu się wydaje, że ma większą zdolność koalicyjną od tego, który wygrał. No to w mojej ocenie to jest absolutnie niedopuszczalne. A jak pan sobie wyobraża, jeżeli PiS nie da rady z PSL-em i Konfederacją, czy też z innymi? Ja różne rzeczy w życiu robiłem. Jestem prosty chłopak z prostej rodziny. Musiałem rąbać drewno, jak prawda, jeszcze byłem małym chłopcem. I musiałem się nauczyć sobie w życiu radzić z różnymi rzeczami. Pochodzę naprawdę ze skromnej rodziny. Studiowałem na wszystkich studiach zaocznie. Wszystko, co mam, to mam dzięki swojej głowie i pracy swoich rąk. I jak ja bym zakładał przy jakimkolwiek rzeczy, którym się w życiu zajmowałem, że ona się z góry nie uda, to podejmowanie jej się mija się z celem. Więc no dobrze, nie wolno tak myśleć. Znaczy, no dobrze, ale możemy sobie już wyobrazić. Jeżeli chcesz coś zrobić, to musisz zakładać, że to ci się uda. Panie pośle, ale możemy sobie wyobrazić albo przypomnieć rząd PO-PSL,
Do tego rządu dochodzi teraz jeszcze Lewica, czyli taki scenariusz jest na stole. PO, PSL, Trzecia Droga, Szymon Hołownia i Lewica. Jaki to będzie rząd? Ja sobie nie przypominam, panie redaktor, żeby jakikolwiek rząd w Polsce oparty na 9 czy na 10 podmiotach udało mu się stworzyć skuteczną większość i 4 lata rządzić. To w mojej ocenie to byłyby skrajnie niestabilne rządy, dlatego trzeba wykorzystać potencjał Prawa i Sprawiedliwości, ten nasz blisko 200-osobowy klub, stworzyć stabilną większość i przez następne 4 lata rządzić. Przypominam, że to, że w Polsce były wybory parlamentarne, to od tego wojna na Ukrainie się nie skończyła, a na Białorusi nie przestał rządzić satrapa Łukaszenka. My naprawdę jesteśmy w trudnym momencie i no już nie wspominam o tym, co się w tej chwili dzieje w Strefie Gazy. Więc my naprawdę jesteśmy w trudnym momencie i ten kryzys, który jest na południu Włoch, który został częściowo wywołany, prawda, przez niektóre kraje starej Unii. Więc od tego, że w Polsce były wybory, to te kryzysy nie zniknęły. Więc my musimy jak najszybciej mieć nowy, stabilny rząd oparty na stabilnej większości. 10 partii politycznych... Ale rząd Platformy, PSL-u, Szymona Hołowni i Lewicy to nie będzie stabilny rząd. Rozumiem, żebyśmy ustalili, tak? No panie rektor, no to niech pani zwróci uwagę, że w ramach samej koalicji, tej koalicji obywatelskiej jest chyba 5 partii, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Jest Platforma. A może pan zakłada źle? Po co zakładać negatywnie? Może oni się jednak dogadają, może się polubią wszyscy. Ale to nie jest założenie, no ja mówię o pewnym fakcie. No ja sobie nie przypominam, że po 90 roku rząd oparty na 10 partiach, jeszcze do tego wybranych z 3 komitetów, miał stabilną większość. Dobrze, panie pośle. Panie pośle, idźmy dalej w takim razie a propos tego rządu składającego się z kilku podmiotów. Plotki chodzą, że Koalicja Obywatelska będzie chciała przejąć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Sprawiedliwości i Finansów. Jak pan to oceni? Kto tam jest nadający się do tych ministerstw? Nikt. No jak to kto? No nikt. No przecież oni w większości wypowiedzi medialnych po wyborach odwołali większość swoich programowych obietnic przedwyborczych. No to jest kompletna dyskwalifikacja w demokracji. Polska 2050, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Klimat i Cyfryzacja. Czy to oznacza nowe stosunki z Berlinem? Nie, to oznacza stare stosunki z Berlinem, czyli rozmowa, że my klęczymy, a oni nam mówią, co mamy robić. Okej, dalej. Polskie Stronnictwo Ludowe. Rolnictwo, gospodarka, rozwój. Michał Kołodziejczak jako minister rolnictwa? No nie, no panie redaktorze. Panie pośle. No nie, no, litości, no, naprawdę. No tam. Panie pośle. Cisza! To znaczy, jakby tam ochroniarza w budynku zmieniali, to może by się przydał. No to tam jakby tam, nie wiem, przyszli jacyś interesanci. Wie pan, żeby... Jest pan złośliwy teraz. Nie to, że jestem fanką Michała Kołodziejczaka, bo nie, ale... No ale z perspektywy kogoś, kto pracuje w telewizji, jak się pani nie podoba program, to pani bierze pilota i zmienia kanał, czy wyrzuca telewizor? Zmieniam kanał. No ja też. No, zachęcam widzów do oglądania Telewizji Republika oczywiście. Serdecznie zapraszam. Naprawdę, uważam, że Telewizja Republika jest fajną telewizją i zachęcam do jej oglądania, ale no, jakby się nie daj Bóg coś komuś nie spodobało, to raczej sugeruję zmienić kanał niż wyrzucać telewizor. No panie rektor, no, gdzie w środku Europy taki gość może się zastanawiać nad tym, że to on był ministrem? Ale czy pan Kołodziejczak w ogóle się zna na tym rolnictwie właściwie w jakikolwiek sposób, czy tylko mówi, że się zna? No, znaczy no, jedyna ciekawostka, jaka będzie, bo jak został posłem, to że będzie musiał wypełnić ankietę, jakie ma wykształcenie, bo to jest chyba tajemnica Poliszynela, to może to się wreszcie okaże, to potem zobaczymy, jakie on ma kompetencje. No ale panie pośle, to wie pan, to ludzie dochodzą do sukcesów, do wielkich majątków czasami bez wykształcenia, prawda? A to ja tego nie neguję, tylko że albo może za tobą przemawiać sukces życiowy, ale no, nie słyszałem o tym, żeby osoba, która stara się być osobą publiczną, kandyduje w wyborach, ukrywała, jakie ma wykształcenie. No, to jest dla mnie nowość. Jak to pani wybaczy. No w stosunku do każdego posła może pani wejść do internetu i natychmiast sprawdzić, jakie skończy studia. Ale PSL już się zna na rolnictwie. Partia Ludowa. A kojarzy pani tam jakiegoś rolnika aktywnego? Marek Sawicki, ale... Nie, to a, może tak. To, a, może. Ale niekoniecznie. Ja uważam, że Robert Telus jest świetnym ministrem rolnictwa. Słucham? Uważam, że Robert Telus jest świetnym ministrem rolnictwa. Okej, dobrze, to Lewica. No i teraz pytanie. Edukacja, zdrowie, mieszkalnictwo. Edukacja. Jak będą wyglądały szkoły? Jak będzie wyglądała podstawa programowa, jeżeli Lewica obejmie Ministerstwo Edukacji?
No ja się staram koszmarów unikać, więc tutaj jakby nie chciałbym sobie tego wyobrażać. Ja uważam, że w ostatnich, czy chyba nawet w okresie całej trzeciej Rzeczpospolitej w sposób naprawdę bardzo zły zaniedbano uczenie historii, szczególnie tej historii najnowszej. Myśmy to za sprawą rządów Zjednoczonej Prawicy ministra Czarnka starali się poprawić, żeby tak, było... ale dzisiaj politycy lewicy piszą tak, trzeba uczyć, a nie indoktrynować. To znaczy, że to jest sygnał, że będą chcieli wycofać na przykład podręcznik HIT, czyli Historia i Teraźniejszość? Moje ocenie, panie redaktor, całkowicie świadomie i przemyślana była strategia, że zanim myśmy objęli władzę, to polska młodzież była pozbawiona uczenia o historii najnowszej, efektem czego, jak się spotykała z różnymi bzdurami, które w internecie były upowszechniane na temat, począwszy od II wojny światowej, a na okresie komunizmu skończywszy, była kompletnie bezbronna, bo nie miała wiedzy. I to trzeba absolutnie zmienić, bo ci, którzy są dzisiaj w liceach, za 20-30 lat mają rządzić Polską. Trudno rządzić Polską, jak się nie znaje najnowszej historii, bo gro historii się po prostu powtarza. Więc ja jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby polska młodzież uczyła się historii najnowszej Polski. A ja wrócę jeszcze do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Czy Radosław Sikorski będzie chciał wrócić do tego ministerstwa? Bo tutaj co prawda Szymon Hołownia, Polska 2050, według tych doniesień szykuje się na to ministerstwo, ale podejrzewać możemy, że Radosław Sikorski również. Panie redaktor, to jest bardzo zero-jedynkowa sprawa i tutaj się muszę niezwykle twardo wypowiedzieć. Jeżeli prawdą jest to, co ujawniły holenderskie media, że ten pan, którego pani wymienia z nazwiska, będąc europosłem wybranym przez Polaków, jednocześnie miał jakieś umowy z innym krajem, tutaj chyba chodziło o Arabię Saudyjską, zastrzegam się, że dokładnie nie pamiętam, no to w mojej ocenie dla polskiego polityka to jest absolutnie zachowanie nie do przyjęcia. Ja będąc posłem mogę przyjmować wynagrodzenie tylko i wyłącznie z polskiego Sejmu, nie mogę jednocześnie pracować dla innego kraju. To jest w mojej ocenie absolutnie nieakceptowalne zachowanie. A jeżeli jesteśmy przy sprawach zagranicznych, jak będzie wyglądała polityka zagraniczna w tej nowej kadencji? Ale myśmy polityki zagranicznej, zanim myśmy przejęli władzę, nie mieli. No cała, wszystko to, co było robione, to się sprowadzało do tej doktryny, którą chyba jeszcze świętej pamięci jeden z ministrów wypowiedział w latach 90. Unii Wolności, że my jesteśmy brzydką panną na wydaniu i my tutaj nie mamy nic do zaoferowania, no co jest kompletnym absurdem, jeżeli chodzi o polską pracowitość, czy polską gospodarność, czy o rozwój naszej gospodarki w ostatnich latach. No to jest absolutny fenomen i to się nie stało na skutek ingerencji Marsjan, tylko na skutek ciężkiej pracy Polaków. I mamy do tego piękną historię, tylko trzeba o to dbać i jej bronić. Dobrze, panie pośle, 10 spraw do załatwienia na już. Bogusław Hrabota dzisiaj w Rzeczpospolitej pisze o tym. Normalizacja relacji z instytucjami Unii Europejskiej, konsolidacja finansów publicznych i weryfikacja funduszy celowych, przegląd i decyzje w sprawie kontynuacji strategicznych inwestycji państwowych, założenia polityki migracyjnej, odpartyjnienie i odnowienie mediów publicznych, weryfikacja Polskiego Ładu, uporządkowanie strefy podatkowej, powrót na ścieżkę praworządności, nowa ordynacja wyborcza, przegląd i racjonalizacja programów socjalnych oraz walka z inflacją, odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa. Czy to jest wypunktowanie waszych błędów? Nie, no to są ładne pojęcia, które mają bardzo brutalną treść. No, przegląd programów socjalnych oznacza, że część świadczeń socjalnych, które myśmy wprowadzili, zostanie po prostu zlikwidowanych. Panie rektor, bez względu na to, jak ładnie bym tego nie nazwał, że chce pani zabrać zegarek, no to nie będzie pani miała zegarka po prostu. A bez względu na to, jak to noli, to się liczy efekt, a nie jakaś nowomowa. No to oznacza tak naprawdę powrót biedy dla wielu Polaków. Dobrze, a ja się skupię teraz na tym punkcie numer 3. Przegląd i decyzje w sprawie kontynuacji strategicznych inwestycji państwowych. Co może być wycofane? Centralny port komunikacyjny? Były ataki opozycji w centralny port komunikacyjny. Ale były ataki, ale były też ataki. Wiele się chyba nie zadziało w CPK. No nie, panie redaktor, to tak nie jest, bo to w przypadku tej wielkości inwestycji to,
to tutaj cały ten proces przygotowania dokumentacji, no tam w ogóle jeszcze trzeba było wykupować tereny, przyjmowaliśmy specjalną ustawę, no to jest tak, że cały ten proces przygotowania, cały ten proces przepisów ochrony środowiska, wykupu, przygotowania dokumentacji trwa o wiele dłużej niż fizyczna budowa. Czyli za chwilę okaże się, że te wszystkie działania pójdą na marne? No gdybyśmy nie stworzyli rządu, to w mojej ocenie tak. Jakie instytucje, jakie strategiczne inwestycje państwowe będą też wycofane? No w mojej ocenie były ataki w CPK, więc trzymają CPK, bo oni mają potężny niemiecki kompleks. No proszę, chodzi w CPK głównie chodzi o to, kto będzie, w lotnictwie mówi się o tak zwanym hubie, czyli o takim lotnisku przesiadkowym, do którego można się dostać innymi środkami transportu albo nawet lotami rejsowymi i polecieć na każdy kontynent. No to my takiego Okęcie jest zatkane jeszcze ze względu na ograniczone rozbudową Warszawy, na przepisy dotyczące ochrony środowiska, głównie jeśli chodzi o nocne loty, więc no to lotnisko jakby nie ma szans, żeby się rozwijać, stąd jest ta decyzja o CPK-u. No, nam chodzi o to, żeby mieć takie lotnisko w tej części Europy, które będzie powodować, że nie tylko Polacy, ale mieszkańcy ościennych krajów będą przyjeżdżać do Polski i z tego lotniska lecieć na każdy kontynent, na który będą chcieli. Rozumiem. A alternatywa jest taka, że będą lecieli do Niemiec po prostu. No to o to się toczy gra. Jak pan skomentuje piąty punkt, odpartyjnienie i odnowienie mediów publicznych? No to chodzi o to, panie redaktorze, żeby doprowadzić do sytuacji takiej, która była przed 2015 rokiem, żeby wszystkie media głównego nurtu były sprzyjające Platformie i ich akolitom. No to dokładnie o to chodzi. No to jest jakby ładna nazwa doprowadzenia do tego, żeby... A słyszał pan wczoraj, może pan widział na Twitterze wypowiedź Marcina Wolskiego w klubie Ronina? A niestety nie widziałem. Na temat właśnie mediów publicznych. No to niech to będzie taka praca domowa, może spotkamy się i dobrze, porozmawiamy odrobię. Na ten temat. Panie pośle, nowa ordynacja wyborcza. Co to może oznaczać? Nie mam pojęcia, to też mnie zaintrygowało, nie mam zielonego pojęcia. No zakładam, że w związku z tym, że oni zobaczyli, że nie są w stanie z nami wygrać wyborów, no to będą próbowali w taki sposób zmienić ordynację, żeby w ten sposób sobie z nami próbować poradzić. Więc to jest naprawdę, ci ludzie są poważnym zagrożeniem. Rektor, generalnie jest tak, że z tymi, którzy używają takich wielkich słów, typu na przykład tam demokracja odmieniana na wszystkie przypadki, no to potem się okazuje, że oni mają niezwykle antydemokratyczne pomysły. No proszę zwrócić uwagę to, co się wydarzyło. Ja nie wiem, dlaczego tak mało się o tym mówi. Co się wydarzyło przy tych wyborach? No, czy kiedykolwiek, jak pani głosuje, była pani pytana, ile pani chce kart do głosowania? W tych wyborach byłam pytana. No ja też byłem pytana. Na jakiej podstawie, przepraszam? Idę do wyborów samorządowych, głosuję i dostaję kilka kart. Bo przecież tam ale to uważa pan, że trzeba powtórzyć referendum? Nie, ale uważam, że to było, jeżeli mam szukać źródeł tego, co się negatywnego wydarzyło w tych wyborach, no to w mojej ocenie nie było podstaw, żeby pytać ludzi, czy chcą jakieś karty, bo obowiązkiem komisji jest badanie wszystkich kart. Panie pośle, powoli zbliżamy się do końca. Te wybory pokazały, że trzeba krytycznie spojrzeć na samego siebie. PiS musi spojrzeć na siebie krytycznie. W pana ocenie, jakie błędy zostały popełnione? Uważam, no oczywiście, że tu jakby z tą tezą, panie rektor, się zgadzam, natomiast uważam, że w przypadku ciał kolegialnych taka rozmowa się powinna odbyć najpierw wewnątrz, a potem należy z nią wyjść na zewnątrz. Uważam, że obowiązuje mnie lojalność wobec moich koleżanek i kolegów. A to jest długa lista błędów? Myślę, że niedługa, no ale to każdy, kto coś robi, to jakieś błędy popełnia. No trzeba sobie o nich powiedzieć, wyciągnąć z nich wnioski i ich więcej nie popełnić. Ale najpierw to się musi odbyć wewnątrz, panie redaktor, i ja się tej zasady trzymam. Takie spotkanie na Nowogrodzkiej już się odbyło, ale nic z tego nie wiemy. Ja mówię o klubie, o nowym klubie parlamentarnym. Kiedy premier Jarosław Kaczyński zabierze głos po raz kolejny po wyborach? Jak będzie miał do ogłoszenia dobre wieści. Aha, czyli to może być za miesiąc, załóżmy? A to tego nie wiem, panie rektor, no ale to jakby tutaj jest dosyć czasu, bo z tego co pamiętam, chyba ten nowy Sejm się musi w okolicach 12-13 listopada zebrać. Pan Bodnar też powiedział, prawdopodobnie do końca listopada będziemy mieli nowy rząd. No, by miał rację i oby to był rząd oparty na Prawie i Sprawiedliwości. Panie pośle, no dobrze, ale wróćmy do tego posypania głowy popiołem. To jest moment, kiedy trzeba to zrobić, bo jesteście przecież przed wyborami samorządowymi do Europarlamentu. O co chcecie zawalczyć w tych kolejnych wyborach?
najpierw trzeba zbudować rząd projektu, bo teraz myślenie o kolejnych, jak się jeszcze nie dokonało, to co się powinno dokonać, byłoby nieodpowiedzialne. A no, jednak z tym szacunkiem, ale pozwolę sobie nieśmiało przypomnieć, że myśmy dostali najwięcej głosów w tych wyborach. Suwerenna Polska, krążą plotki, długo się nie odzywali, dopiero teraz się odzywają po tych wyborach, że będą chcieli się odłączyć od Prawa i Sprawiedliwości, od klubu? Ja jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, szanuję decyzję mojej partii, że z naszych list kandydowali koledzy teraz Suwerennej Polski. Suwerenna, tak? Tak. Suwerennej Polski. No to jest ich suwerenna decyzja. Ale ich pozycja negocjacyjna teraz będzie silniejsza czy słabsza? Znaczy myślę, że każdy bez względu na to, czy jest członkiem Suwerennej Polski, Prawa i Sprawiedliwości, czy jest bezpartyjny, wszedł z naszej listy do Sejmu, no to ma świadomość tego, że jeżeli nie stworzymy rządu, no to nie mamy żadnej pozycji. Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, Panie Pośle. To ja dziękuję, Pani Redaktor. Joanna Lichocka już za chwilę na naszej antenie. Do zobaczenia, do usłyszenia.